Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko, Twego dziela czciciela, Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją sznosimy. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Pokorna Dziewico z Nazaretu, zakochana w Bogu Maryjo. W Ewangelii świętego Jana czytamy: trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wydarzenie z galilejskiej Kany ukazuje nam Ciebie jako zwiastunkę pierwszego cudu, jako Matkę Jezusa przychodzącą do nas w darze obecności Boga, jako tę, która uczestniczy w weselu, które jest obrazem przymierza zawartego między Bogiem a narodem wybranym. Jesteś więc świadkiem miłości Boga do człowieka oraz naszej odpowiedzi na tę miłość, której pragniesz strzec. Boże Słowo mówi nam o Tobie jako Matce wiary i przemiany, dostrzegającą ludzkie braki i potrzeby. Już wtedy swoją obecnością wpisujesz się w historię życia wspólnoty każdej rodziny ludzkiej,
która na starcie swojego nowego jutra doświadcza braku miłości. Maryjo, Ty wiesz, że i w naszej codzienności są takie chwile jak na weselu w Kanie, kiedy dzban naszego serca okazuje się pusty i zimny, kiedy ogarnia nas smutek wyczerpania, kiedy brakuje nam wesela i radości z samego życia, gdzie wyczerpaliśmy już zapasy naszej ludzkiej miłości i cierpliwości wobec tych, którzy ją wykorzystali, gdy stajemy w obliczu jakiejś przegranej, decyzji, od których nie ma już powrotu, naszego lęku, zamknięcia się w sobie i ucieczki w pustkę samotności, gdzie rodzinne szczęście, które miało być weselem, zmienia się wokół nas w zimną obojętność czy karanie siebie milczeniem. Ile razy właśnie w takich momentach jesteśmy kuszeni przez demona ciemności, który mówi nam, że Bóg o nas zapomniał, że przestał troszczyć się o nasze życie i o nas pamiętać. To jest nasz ludzki dramat, którego nie da się cofnąć w płynącej rzece życia. Dramat, który niewidoczny jest gołym okiem, bo nikt tak naprawdę nie spostrzegł, że w życiu nowoczeńców, podobnie jak i w naszym, coś się skończyło, wyczerpało. Coś dotknęło w nas dna rozpaczy i braku wiary. Nikt oprócz Ciebie, oprócz tej, która nie potrafi stać bezczynnie, która biegnie do Syna wołając, nie mają już wina, która szybciej mówi Mu o naszych potrzebach, niż zdążymy je przed Tobą wypowiedzieć. O jak bardzo, Maryjo, musiało budzić w Tobie przerażenie, nasz brak wiary i wzajemnej miłości. Jak bardzo, skoro choć nie był to czas cudu, stajesz się pierwszą przyczyną, w której Twój Syn, Bóg i człowiek zmienia dla nas naturę rzeczy. Ty pierwsza pomyślałaś o nas, nim my zdążyliśmy pomyśleć o Bogu, nim zdążyliśmy przyjść do Niego z pustą stągwią naszych serc. Takie jest Twoje pierwsze wstawiennictwo za nami, za każdą rodzinę ludzką, w której pragniesz przywrócić jedność, wiarę i miłość Boga. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Mater mówi o Tobie: Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska matki, świadoma, że jako matka może, lub nawet więcej, ma prawo powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. Ale nie tylko to. Jako matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc jej Syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim. W samym sercu ludzkiej rodziny, a więc rodziny każdego i każdej z nas, Bóg stawia nam kogoś, kto otwiera nasze oczy na cud miłości. Daje nam kogoś, kto potrafi nas odnaleźć w naszym zagubieniu, bezradności, niemocy poradzenia sobie z życiem. Kiedy myślimy, że wszystko już stracone i nic się nie da zmienić. Daje nam kogoś, kto dostrzega nas w najmroczniejszych momentach naszego życia, kiedy sami nie umiemy prosić i wołać o pomoc. Daje nam kogoś, dzięki komu zostajemy zauważeni przez samego Boga i nie tylko zauważeni, ale i wysłuchani. Daje nam kogoś, kto uwalnia nas z lęku o nasze życie i przyszłość, kto potrafi zaradzić każdej ludzkiej i duchowej potrzebie. Kogoś, przy kim na nowo odzyskujemy wiarę w to, że z nią wszystko jest możliwe. Ty jedna nigdy niczego nie odmówiłaś Bogu, dlatego Bóg również niczego Ci nie odmawia. Jesteś matką rodzącą do wiary, a Twoja obecność jest przenikającą miłością, która budzi w nas nadzieję ocalenia, że wraz z Tobą, Mamo,
Wszystko można uratować i odbudować. Każde małżeństwo, rodzinę, wspólnotę, złamaną relację w Ojczyźnie. Maryjo, Matko pierwszego cudu, w której niebo dotyka ziemi, Twoja wiara i miłość jest kluczem, który otwiera dla nas serce Boga, także dzisiaj na doświadczenie cudu. W Tobie Bóg stwarza dla nas nowy początek. Daje nam kogoś, kto pomimo pozornej odmowy Syna nie waha się prosić o wszystko, nawet jeśli nie nadeszła jeszcze Jego godzina. A nawet jeśli nie jest to czas cudu, to czas Jego łaski otwiera się dla nas w Tobie, dzięki której moc miłosierdzia Twego Syna dotyka nas i uzdrawia. Święty Jan Paweł II mówił, to co Maryja rozpoczęła w Kanie Galilejskiej, kontynuuje w swoich sanktuariach, a przede wszystkim na Jasnej Górze. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy. Szczególnie tu, w jasnogórskiej Kanie Narodu, w spotkaniu z Tobą, doświadczamy spełnienia Twojego wołania za nami do Boga. Obecności, która przynosi nam miłość Boga, dzięki której nikt nie czuje się samotny i niezauważony. Szczególnie tu leczysz złamanych na duchu, przewiązując ich rany, z jeszcze większą miłością przytulając do swego matczynego serca. Szczególnie tu Twoja obecność sprowadza prawdziwe cuda, z których największym jest powrót do Boga, czyli zrodzenie nas do wiary. Takie jest Twoje macierzyńskie powołanie, które nie pozwala na przechodzenie obojętnie wobec braku miłości w życiu dziecka. Maryjo, tego wieczoru podejmuję przed Tobą czuwanie jasnogórskie od nowa w Duchu Świętym Kana. Miejsce, w którym odkrywamy Twoją obecność i łaskawą dobroć Boga od ponad 26 lat jej istnienia. Wdzięczni za dar naszej wspólnoty, jak i całej ogólnopolskiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, prosimy dzisiaj o nowe wylanie Ducha Świętego dla nas i całej Ojczyzny, o nowy zapał ewangelizacji i rozpalenie naszych wspólnot żarem ognia modlitwy. Niech Twoje wołanie do Syna za nami wypełni na nowo stągwie naszego życia miłością do Boga i człowieka. Wielkie rzeczy uczynił Cię Wszechmocny, dlatego spraw, by przez Ciebie wielkie uczynił też dla nas. Maryjo, zawierzamy Tobie Kościół w Polsce na całym świecie wraz z papieżem Franciszkiem, wszystkie osoby, które prosiły nas o modlitwę, którą tą modlitwę obiecaliśmy, nasze rodziny, przyjaciół, prosimy Cię o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie. Prosimy Cię za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, za wszystkich, którzy modlitwą, ofiarą wspierają to święte miejsce. Polecamy Ci wszystkich pielgrzymów przychodzących tutaj, wszystkich chorych, cierpiących, służby medyczne, wszystkich łączących się z nami przez telewizję Trwam, Radio Jasna Góra, Radio Maryja, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apolowej, nasz zakon, prosząc o nowe powołania, a w sposób szczególny prosimy również o dar uzdrowienia dla Jana Wójcika z Łodzi, dla Agnieszki Komadowskiej, Emilii, Moniki, o zdrowie dla księdza Zbigniewa Kuzia z Lublina. Wszystkie te intencje, Maryjo, powierzamy Ci w tajemnicy cudu przemiany wody w wino. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. W modlitwie suplikacji prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny,
pasterskie błogosławieństwo prosimy Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Wacława Depo. Gdy kończymy okres Bożego Narodzenia, postanówmy sobie odczytywać zarówno Ewangelię, jak i cały Nowy Testament w całości. A wtedy będziemy głębiej rozumieli, że cud wcielenia był pierwszym skandalem, który świat nie zrozumiał takiej bliskości Boga z człowiekiem. A cóż dopiero powiedzieć o skandalu krzyża, który dla świata na wzór Żydów i Greków jest hańbą i głupotą. A stąd już trzeba przejść do tajemnicy Kościoła, w którym jest zarówno łaska i prawda, ale również i grzech, i skandal. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.